Witam Państwa w programie Tło Wydarzeń. Dzisiaj moim gościem jest Zdzisław Derebecki, dyrektor Bałtyckiego Teatru Dramatycznego. Porozmawiamy o przyszłości koszalińskiego festiwalu M-Teatr. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. No właśnie, znane są już wyniki z konkursu ogłoszonego, corocznego konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z kategorii teatr i sztuki, takie właśnie teatralne. Taniec i teatr, dokładnie się ten program nazywa. I no niestety na tej liście dofinansowań nie znalazł się koszaliński festiwal M-Teatr. I co to znaczy dla tej imprezy? Tak, no jest mi niezwykle, nam zresztą całemu teatrowi niezwykle przykro. Festiwal będzie już 9. edycja. Pierwsze dwie robiliśmy, powiem tak brzydko, ale przygotowywaliśmy z własnych pieniędzy i od 2012 roku Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego finansowo wspierało nas. I zawsze otrzymywaliśmy taką ilość punktów, że mieściliśmy się w tej pierwszej 50. Raz nam, byliśmy też tuż pod kreską i ówczesny minister przyznał nam kwotę nawet znacznie większą niż gdybyśmy otrzymali to w normalnym trybie. Teraz zabrakło nam do znalezienia się nad kreską, czyli do pierwotnej, zaledwie 8,8 punkta. Naprawdę byliśmy tuż pod. I w odwołaniu tylko sam minister decyduje, które projekty są dla niego ważne i nie ma tam już żadnych innych kryteriów poza dobrą wolą ministra. Niestety my nie znalazł tyle dobrej woli, żeby nasz festiwal uhonorować i wspomóc pieniędzmi. Natomiast dzięki temu, że miasto Koszalin, które jest miastem rzeczywiście wspierającym bardzo mocno kulturę, miasto zabezpieczyło 90 tysięcy i około 20-25 tysięcy mamy z pieniędzy, które nam marszałek daje i to gdzieś będzie w granicach 110-120 tysięcy, chcemy zamknąć budżet i festiwal się odbędzie. Bezwzględnie uważam, że jest zbyt istotny dla miasta, ale nie tylko dla miasta, także dla prezentacji młodych reżyserów, dlatego żeby oni mogli się konfrontować w Polsce teatralnej. To nie tylko jest święto miasta, ale także święto młodego teatru w Polsce. Ale to będzie z pewnością skromniejsza edycja, czyli pewnie się tutaj dyrektor artystyczny skupi na wyłonieniu tych takich spektakli, no mniej spektakularnych, z wielką ekipą, z wielką scenografią, tylko na tych skromniejszych pewnie. Tak, no robimy burzę mózgów. Dzięki Bogu dyrektor artystyczny Piotr Tajczak znalazł bardzo fajne przedstawienia, które są mniej obsadowe, w związku z tym nie tak kosztowne. Powiem tak, że duże przedstawienie na dużą scenę, po to, żeby ono mogło zaistnieć, trzeba około 30-40 tysięcy. Gdybyśmy chcieli, to byłyby dwa przedstawienia na dużą scenę. No, byłoby wtedy śmieszne, że konfrontacje odbywają się tylko dla dwóch przedstawień. Natomiast jest wiele ciekawych przedstawień małych form, ale też nie chcielibyśmy. To jest taka na przetrwanie, bo tak naprawdę to nie jest docelowo, żeby nagle się M-Teatr zrobił festiwal małych form, młodych reżyserów. Już jeden festiwal monodramu mamy w Koszalinie. Tak, także to nie tędy droga, ale w tym roku jest kilka ciekawych propozycji, więc w związku z tym będziemy się starali się w ten sposób i jesteśmy w tej chwili, nie możemy podać, dlatego że po prostu nastąpiły zmiany organizacyjne. Jesteśmy w rozmowach z dyrekcjami teatrów, jeżeli chodzi o sprawy logistyczne, czyli terminy przyjazdu, no i oczywiście o sprawy finansowe, czyli koszt tych przedstawień. I od tego będzie zależało też ostateczna liczba tych przedstawień i wielkość tych przedstawień od kwot, które wynegocjujemy z teatrami.
No niestety będziemy musieli zrezygnować z wszystkich tych około festiwalowych czytań. Pozakonkursowych. Tak. Natomiast chcemy, i to jest niezwykła okazja, zaprezentować koszalińskie spektakle. I w związku z tym finałowy nie będziemy tutaj prezentowali gwiazdy, ale przedstawimy nasze koszalińskie przedstawienie. I myślę, że widzowie na tym na pewno nie stracą. I że będzie równie interesujący ten festiwal, pomimo tych małych funduszy, którymi dysponujemy, ale oczywiście to jest tylko takie trochę na przetrwanie, bo na pewno nie jest dobrze, jeżeli byśmy tylko się właśnie skupili na małych formach młodych twórców. A może zdarzy się jeszcze jakaś niespodzianka, jakiś cud i znajdzie się jakiś prywatny sponsor, czy jakaś duża spółka, czy spółka Skarbu Państwa, może jakaś firma energetyczna, nie wiem, jakaś wydobywcza. Mamy w Polsce bogate przedsiębiorstwa, wielkie firmy, które mogłyby na przykład być takim mecenasem takiego festiwalu. Tak. Wśród naszych lokalnych przedsiębiorców festiwal cieszy się dużym powodzeniem. Wspomagają nas na miarę swoich możliwości i tutaj mam także okazję, żeby się zwrócić do wszystkich firm, żeby właśnie mocniej w tym roku z powodu właśnie tych braków finansowych wspomogli nasz festiwal. Zapraszam do współpracy. Myślę, że bycie mecenasem teatru, bycie mecenasem takiego festiwalu podniesie niewątpliwie prestiż firmy. Spojrzałem na tą listę odrzuconych wniosków, przyjętych wniosków, no i to są niektóre festiwale też o długiej, jeszcze dłuższej niż koszalińskiej tradycji. Nie dostał Teatr Jaracza, między innymi w Łodzi, Centrum Kultury Zamek, Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu, Teatr Witkacego w Słupsku, czy Teatr Miejski w Gdyni na swoje festiwale. Czy to znaczy, że Pana zdaniem, że w ministerstwie teraz jest jakby przewartościowanie, że bardziej celują w inne rzeczy, a nie te, które były dotychczas właśnie promowane przez ministra? Ależ państwo obserwujący życie kulturalne w Polsce na pewno dostrzegli to. Zresztą minister Gliński wcale nie ukrywa, że polityka kulturalna państwa ma oblicze inne niż było do tej pory i że inne projekty, inne pomysły artystyczne, inny rodzaj sztuki jest promowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To jest oficjalne stanowisko. Także minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, minister Gliński, mówi wyraźnie, że przesunięcie akcentów nastąpiło. Mm-hmm. No dobrze, to jeżeli chodzi o festiwal, to najważniejsze, że się odbędzie, najważniejsze, że ta tradycja będzie trwała, ale jeszcze może porozmawiamy chwilę o takiej codziennej działalności BTD, czy jeszcze w tym roku, w tym sezonie przed widzami jeszcze jakieś premiery, kiedy i jakie? Tak. My niezwykle intensywnie pracujemy. W tej chwili Piotr Tajczak przygotowuje aktorów koszalińskich. To jest takie trochę nawiązanie do filmu Aktorzy Prowincjonalni, ale to jest zupełnie nowa wersja. Wersja z przymrużeniem oka. Tytuł będzie Aktorzy Koszalińscy, czyli komedia prowincjonalna, ale uważam, że ta nazwa, ten przymiotnik prowincjonalna powinien być bardzo pozytywny. Tak trochę funkcjonuje negatywnie, ale pozytywny. Mam nadzieję, że pośmiejemy się trochę samych siebie. W ogóle chcę zaproponować, że w przyszłym sezonie będzie sezon pod tytułem Teatr w teatrze, czyli, bo zaplanowałem takie tytuły, które właśnie jest Teatr w teatrze. Następnym we wrześniu będzie premiera 15 września. Premiera Aktorów Koszalińskich odbędzie się 15
15 czerwca. Zapraszam Państwa serdecznie. Natomiast we wrześniu, 15 września będzie wyzwolenie, jak wiecie, wyzwolenie Wyspiańskiego. Będzie to sztuka zrealizowana na stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Oczywiście to jest sztuka, która dotyka dyskusji o polskości, o naszych wadach, o naszych zaletach, o tym, jaka jest nasza kondycja. Jest to sztuka dzisiaj moim zdaniem bardzo aktualna. I też wyzwolenie, jak Państwo wiecie, dzieje się w teatrze, czyli to są próby w teatrze. Następnie będzie Gąska w reżyserii Pawła Szkotaka, która też jest w środowisku teatralnym w Rosji, ale też w środowisku i też jest takie, że nie wiadomo dokładnie, czy to jest rzeczywistość, czy tak naprawdę aktorzy tylko próbują i grają. Także cały sezon będzie takim odnośnikiem rzeczywistości odbitej w teatrze i chciałbym, żeby ten tytuł się także, żeby te sztuki także były tym odzwierciedlały to, o czym myślę. To znaczy, że teatr jest jednak zwierciadłem rzeczywistości, nie wprost, ale jest zwierciadłem. Tak też jest w rzeczywistości i no cóż, na koniec tylko mogę powiedzieć, że życzę powodzenia i trzymam kciuki, bo obok festiwalu Młodzi Film, wydaje mi się, że festiwal M-Teatr jest takim no wiodącym wydarzeniem kulturalnym w Koszalinie, może też obok festiwalu Integracja Ty i Ja. No i dobrze, żeby się to cały czas jednak rozwijało, a nie zwijało. Więc tutaj jakby trzymam kciuki. Ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Moim gościem w tle wydarzeń był Zdzisław Terebecki, dyrektor Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.